witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Barwiński. Dzisiaj dla Państwa będziemy przygotowywać zupkę rybną. Przyjechaliśmy dla Państwa specjalnie z Grand Hotelu Lublinianka z restauracji Bel Etage. I oto są potrzebne składniki. Mamy oto sandacza, rybkę białą, łososia, małże z mięskiem, pomidor cały, pulpa pomidorowa, papryczka, jalapeno, czosnek, wino białe, wytrawne, cebulka szalotka, oliwę z oliwek, wywar z krewetek i z ryb i bulion. Do tego bazylia, sól, pieprz i to wszystko. Pomidora musimy go przedtem sparzyć, obrać ze skóry i dodajemy czosnek, pomidory, jalapeno. Zalewamy wywarem rybnym i bulionem. Chwilę gotujemy, dodajemy po kolei składniki. Damy skórę pomidorku, żeby nam łatwo zeszło. Wycinamy proszony i wrzucamy do wody, żeby się nie poparzyć. Bardzo ładnie, delikatnie. Po to nacięliśmy skórkę, żeby ona ładnie zeszła, bez problemu. Mamy czystego pomidora. Kroimy w kostkę. Dodajemy oliwkę. Oliwę z oliwek najlepiej. O. Czosnek. Czosnek nam się smaży. Dodajemy troszeczkę bulionu warzywnego i czekamy do zagotowania. Ok, w międzyczasie kroimy cebulkę. Dodajemy sandacza, dodajemy łososia, dodajemy świeże mule, dodajemy troszeczkę pulpy pomidorowej, jeszcze żeby wzmocnić, wyostrzyć smak, troszeczkę białego, wytrawnego wina. I teraz mieszamy, doprawiamy, próbujemy. Jeszcze troszeczkę do smaku soli. Okay, i na sam koniec natka pietruszki i bazylia posiekana. Aż się zagotuje. Zupa gotowa. Bardzo szybka, prosta i bardzo smaczna. Mule się ładnie otworzyły. To znaczy, że są świeże. Gotowa nasza zupa rybna. Życzę Państwu smacznego. Dzień dobry, przyszliśmy, żeby Pan spróbował naszej zupy. Tak? Tak. Dobra. Rybnej. O, zupkę rybną, to ja mam spróbować. Tak, tak. Proszę uprzejmie. No, nie ducha. A mnie bardzo dobra. Thank you.